pożar w Szprotawie. Tragiczne odkrycie w Zgliszczach Lubuskie, pożar mieszkania w Szprotawie. Nie żyje 67-latek. Dramatyczne informacje z miejscowości Szprotawa. Jak donoszą lokalne media, doszło tam do tragicznego w skutkach pożaru mieszkania. Po ugaszeniu ognia, wewnątrz budynku znaleziono zwłoki mężczyzny. Pożar wybuchł we wtorek wcześnie rano w wielorodzinnym budynku w Szprotawie, województwo lubuskie. Szprotawa. Pożar w mieszkaniu. Znaleziono zwłoki, jak wynika z informacji służb. Ognieniem objęty był pokój mieszkania na drugim piętrze. To w nim strażacy znaleźli martwego mężczyznę. Podczas gaszenia mieszkania strażacy znaleźli zwłoki 67-latka, którym tam mieszkał, poinformował Arkadiusz Szlachetko z Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu. Podczas działań z budynku ewakuowanych zostało 14 osób, większość z nich jeszcze przed przyjazdem wozów strażackich. W akcji gaśniczej w Szprotawie brało udział 11 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Po ugaszeniu pożaru policjanci wraz z prokuratorem przeprowadzili oględziny, a ustaleniem przyczyny zdarzenia zajmuje się biegły z zakresu pożarnictwa. Śledztwo nadzoruje prokuratura rejonowa w Żaganiu.